Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest Jarosław Kubów Jarecki, znany z Opola, wokalista, raper, hip hopowiec. Osoba, która bardzo czynnie działa w naszym mieście. Zawdzięczamy Ci wiele utworów również o naszym mieście. Miło Cię widzieć i Witam. miło. Dzień dobry, bardzo dziękuję słyszeć. za zaproszenie. Super. A jeszcze milej będzie usłyszeć Twoją nową płytę, bo wiem, że lada moment się ukaże. Płyta pod nazwą Totem. No i Totem, no to coś związanego chyba z mistycyzmem, Brzmi magią. Tak, mistycznie, tak, tak, tak. No to jaka tam będzie muzyka? Bo to lubisz zmieniać się, lubisz trochę zmieniać tą swoją no muzykę? I właśnie o to chodziło, dlatego Totem, ponieważ wydaje mi się, że płyta jest bardzo eklektyczna, bardzo stylistycznie po prostu zamieszana. Więc postanowiliśmy, że to tam będzie jakby chyba odpowiednim tytułem na, na płytę. Natomiast kawałek, piosenka, która tytułowie piosenka do płyty traktuje trochę o tych mistycznych tematach. Trochę za bardzo nie chcę zdradzać, o, co, o czym jest ten numer. <laughs> Przepraszam, ale o tym się na pewno dowiecie już niebawem, ponieważ 9 lipca jest przewidziana premiera tej płyty. No ale, czyli możemy się spodziewać różnorodności. E, ta różnorodność będzie się w którąś stronę bardziej przechylać? No zdrać coś, chociaż odrobinę tej muzycznej strony, hmm. jeśli nie tekstowej. Okej, okay. myślę, że ludzie, którzy jakby do tej pory mnie słuchali e, i podoba im się płyta za wysoko, e, to na pewno się nie rozczarują, ponieważ ta płyta będzie bardzo podobnie e, zamieszana stylistycznie. E, Traktuje o relacjach, jest dużo o miłości, i jest przede wszystkim bardzo duży ukłon w stronę właśnie tych oldschoolowych brzmień, które przemycamy. Jesteśmy zakochani po prostu w funkowych, soulowych brzmieniach i w dalszym ciągu je po prostu przemycamy w swoich utworach. Skąd bierzesz inspiracje do tekstów? Bo czasami wiem, że inspirują Cię takie wręcz prozaiczne rzeczy, codzienne, a jednak bardzo ważne. Pamiętam piękną piosenkę dedykowaną mamie. No ale skąd pomysły na teksty? Bo one są też bardzo skrajne, czasami różne. No po prostu z życia tak naprawdę. Z życie, życia piszę te teksty. No tak, ale m, przechylasz się w jakąś stronę, czyli na przykład nie wiem. E, często e, artyści jednak lubią tworzyć o, e, zwłaszcza hip-hopowi czy raperzy, o przemocy lub o miłości, okay. o trudach życia. A ty masz. Wiele innych tematów. U Ponieważ już troszeczkę wyszedłem z tej jakby z tematu hip-hopowego, chcę być kojarzony jakby z szeroko pojętą muzyką i w tym momencie jestem wokalistą, robimy te płyty bardzo melodyjne, więc a skąd się biorą te tematy? Tak jak już przed chwilą mówiłem, jest po prostu z życia. No, Jednego dnia mam taki nastrój, drugiego dnia inny, więc robię jednego dnia numery, które są funkowe, drugiego dnia hip hopowe, gdzieś tam też zahaczamy o takie jazzowe tematy, deep soulowe, więc to tak naprawdę zależy od nastroju danego dnia. I tego, no co tak naprawdę mamy ochotę. No ale właśnie u Ciebie zauważyłam też taką tendencję, że ty od pewnego momentu bardzo postawiłeś na sam instrumental, czyli na tą czystą muzykę, nie tylko na tekst, jak można by było się spodziewać, bo właściwie kwintesencją tekstów piosenek raperskich czy hip-hopowych jest głównie tekst, tak i prosty beat, A ty rozbudowałeś bardzo ten instrumental. Skąd akurat taki pomysł, żeby no. postawić tak hmm. mocno. na na tą muzyczną stronę. Ponieważ jakby chcemy, tak jak już wcześniej powiedziałem, chcemy być kojarzeni z szeroko pojętą muzyką i wychodzimy w stronę yy, muzyki, nie jest to już stricte rap. To już tak naprawdę w ogóle nie jest, yy, nie zahacza o rap. Może to jakby siebie teraz określił... Może momentami po prostu jest taka sytuacja, że gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy grają nam te hip hop awarytmy. Ale jesteś tak kojarzony, jesteś tak kojarzony, tak, więc jaki ponieważ... jest teraz Jarecki? Jak byś się sam określił, jeśli chodzi o muzyczną stronę? Znaczy jestem tak kojarzony, ponieważ moja przygoda z muzyką zaczęła się właśnie od hip-hopu. No ale ewoluowałeś, więc teraz właśnie to, to już nie jest właściwie na bieżąco dobra, dobre określenie tak, twojej osoby. To się po prostu naturalnie, ponieważ jak wiadomo kawałki na przykład soulowe czy tam funkowe były od dawien dawno używane na zasadzie próbkowania, czyli samplowania do tworzenia kawałków hip-hopowych. My, przegrzebując się przez tą stertę czarnych winyli, po prostu dotarliśmy do tej pięknej muzyki i postanowiliśmy się z tym zmierzyć i od tamtej pory właśnie produkujemy muzykę nie tylko hip-hop. No dobrze, ale to są so, nie... soulowe kawałki, funkowe. No czyli ja, co się najbardziej o radę. jakby tak co by cię najbardziej określało według ciebie samego w tej chwili jaki rodzaj muzyki? Yyy e, sobie się po prostu, po prostu artystą wszechstronnym, wokalistą po prostu. Wokalistą. 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 No to dobrze, to czekamy bardzo na twoją płytę, czyli przypomnijmy jeszcze raz kiedy? Premiera płyty przewidziana jest na 9 lipca. Wyjdzie ona nakładem wytwórni Dev Jam i będzie ją można zakupić w dobrych sklepach muzycznych na pewno. A, ja A jeszcze dodatkowo nie. fajnie się składa, ponieważ dzisiaj mamy premierę naszego najnowszego singla. Będzie on troszeczkę bardziej skoczny od tego poprzedniego, więc na pewno nóżka będzie chodzić. No to super, czekamy na płytę, no i singiel, drodzy Państwo, już dzisiaj, więc dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam na nasze sociale do śledzenia naszych profili. Tam będziemy głośno trąbić o naszych nowych singlach. Od nowa brzmi obiecująco, więc od nowa przypominamy, że naszym gościem był Jarosław Kubów, Jarecki, znany wokalista z Opola. Dziękuję serdecznie dziękuję za bardzo. rozmowę.